Okres przygotowawczy w drużynie z Wrocławia przebiegał po myśli Tore Aleksandersena. Od początku zajęć przed Ligą norweski szkoleniowiec miał do dyspozycji wszystkie swoje siatkarki. Impel jednak nie mógł się wczoraj zaprezentować w pełnej okazałości. Z powodu kontuzji w składzie zabrakło Anity Kwiatkowskiej i Magdaleny Gryki. Mimo to mistrzynie Polski były oczywiście zdecydowanymi faworytkami. W pierwszej odsłonie grały jednak bardzo szarpaną siatkówkę. Impel rozpoczął od prowadzenia, ale Pałac nie chciał dać za wygraną. Goście objęli prowadzenie 13-12. Wrocławianki jednak szybko doprowadziły do remisu, a później one same odskoczyły. Przy stanie 19-16 wydawało się, że pierwszy set nowego sezonu padnie łupem naszej ekipy. Bydgoszczanki zdobyły jednak 4 oczka, tracąc 1 i zrobiło się po 20. Na finiszu, grając bez obciążenia, wyluzowane, wygrały sensacyjnie 25-20. Trener Impelu zdecydował się na zmianę. Na boisku pojawiła się Katarzyna Mroczkowska. Od tego momentu wszystko już szło z wrocławskim planem. Zespół szybko odskoczył, prowadząc nawet 16-6. Ostatecznie zmiażdżył rywalki, wygrywając drugą partię 25-11. Kolejny set rozpoczął się lepiej dla przyjezdnych. Na tablicy świetlnej widniał wynik 3-6. Wicemistrzynie Polski jednak szybko odrobiły stratę. Później było już zdecydowanie łatwiej. Nasze dominowały, wygrywając 25-20. Ostatnia okazała się czwarta partia. W niej od początku nasze dyktowały tempo, systematycznie powiększały przewagę, by ostatecznie zwyciężyć 25-17. Impel zainkasował 3 punkty. To najważniejsze. Przed każdym kolejnym sezonem mieliśmy większe czy mniejsze nadzieje, że może tym razem się uda. Wreszcie doczekaliśmy czasu, kiedy z uśmiechem możemy powiedzieć, że warto było czekać, mówią w Polonii. Na pewno ogromna radość. To jest to zwieńczenie naszej pracy długiej, wieloletniej. Udało nam się to i myślę, że satysfakcja była tym bardziej większa, że nie byliśmy faworytem w tym roku. Były lata, że mieliśmy silniejszy zespół. W tym sezonie wydawało się, że takim murowanym kandydatem do tego medalu jest Hetman Katowice, który miał zdecydowanie najsilniejszy skład na papierze. Okazało się, że byliśmy lepsi, także to ogromna satysfakcja. Polonia na podium stawała wielokrotnie. Złoto jednak jest wyjątkowe. Mimo że wrocławianie nie byli faworytami, zdobyli medal z najcenniejszego kruscu. Tak to czasami w sporcie bywa, że mieliśmy silniejszy skład. Czasami to niewiele brakowało, czasami był urok, że przegraliśmy złoty medal, przegrywając zespołem, który tylko z nami wygrał mecz i wszystkie pozostałe przegrał, spadł z hukiem i to były różne koleje losu. W tym roku rzeczywiście odmłodziliśmy skład. Na pierwszą szachownicę postawiliśmy na Darka Świercza, który to 8 lat już jest w naszym klubie, czyli jest naszym wychowankiem. Zrezygnowaliśmy z gwiazdy takiego światowego formatu na pierwszej szachownicy, gdzie zawsze w Polonii takiego zawodnika mieliśmy. Sprowadziliśmy Daniela Sadzikowskiego, kolejnego takiego bardzo młodego, polskiego, perspektywicznego zawodnika z myślą bardziej o przyszłości niż w tym roku. Natomiast ten młody zespół okazał się jednak bardzo wymagający dla rywali. Wygrywał seryjnie mecze. W zasadzie każdy z tych zawodników, których mieliśmy w tym roku, zrobił bardzo dobry wynik. I wystarczy powiedzieć tylko, że przegraliśmy indywidualnie. Przegraliśmy tylko 3 pojedynki, 3 partie. To się nie zdarza w lidze i graliśmy bardzo równo, bardzo pewnie. Decydujące wydaje się odmłodzenie składu i siła na każdej z szachownic. Drużyna była wyrównana i każdy się wspierał. To jest bardzo istotne, ważne. Różnie to było w poprzednich latach. Myśmy też zrezygnowali z niektórych zawodników, którzy no nie dawali nam gwarancji w każdym wystąpieniu, w każdym meczu. Zbudowali się w taki sposób zespół, żeby to była szóstka zawodników, bez zawodników rezerwowych, szóstka, która gra, która też tworzy pewnego rodzaju zespół jako całość, chociaż to jest niby sport indywidualny i to się rozgrywa te partie indywidualnie, ale jednak jeżeli drużyna jest drużyną, jeżeli jeden zawodnik wie, że może liczyć na drugiego, jeżeli się wspiera, jeżeli się dopinguje, jeżeli jest w tej drużynie atmosfera, to ona po prostu sama w sobie gra lepiej i tworzy wyższą jakość i te elementy zadziałały. Warto wspomnieć o dwojgu zawodników. Jolanta Zawadzka i Dariusz Świercz są związani z Polonią prawie od zawsze. Jola Zawadzka to od początku funkcjonowania Polonii, w której ja jestem, była w tej Polonii, natomiast no już była przygotowaną zawodniczką, kiedy przychodziła do Polonii Wrocław. Natomiast Darek Świercz rzeczywiście to jest zawodnik, który przychodził do nas jako bardzo zdolny junior. To u nas zdobywał tytuły arcymistrzowskie, to w naszym klubie zdobywał tytuły mistrzów świata do lat 18-20 i to zawodnik, którego wychowaliśmy, także na pewno to jest powód do dumy, ale i
reszta zespołu to też zawodnicy, którzy już od jakiegoś czasu byli z nami związani. Bardzo udane dwa transfery młodych szachistów, arcymistrza Wojciecka Morandy i właśnie mistrza międzynarodowego Daniela Sadzikowskiego. One też ukazały się bardzo trafionymi przed tym sezonem. Kolejnym celem polonistów na pewno będzie obrona mistrzowskiego tytułu. Zawodnicy chcą się też bardzo rozwijać indywidualnie. Szanse na to spore. Wrocławianie to młoda ekipa. Najlepsze mecze zapewne dopiero przed nimi. Na początek popularny ping-pong. Za nami czwarty turniej mistrzostw. Do rozegrania pozostały już tylko jedne zawody. Jak zwykle rywalizowano w czterech kategoriach. Grupę Open wygrał Wojciech Stach wśród seniorów. Najlepszy był Stanisław Zagajewski. W gronie kobiet zwyciężyła Natalia Malicha, a pośród juniorów triumf mógł świętować Mikołaj Grzębka. Uczestnicy mistrzostw coraz częściej spoglądają w klasyfikację generalną. Bliski sukcesu jest Wojciech Stach. Przed ostatnim turniejem ma 15 punktów przewagi nad drugim w grupie Open. Za zwycięstwo w jednych zawodach można zainkasować 20 oczek. Wśród seniorów triumfatorem już został Stanisław Zagajewski. Bliska wygranej w gronie kobiet jest Natalia Malicha, która ma też 15 punktów więcej od wiceliderki. Najbardziej zacięta rywalizacja jest u juniorów. Lideruje Mikołaj Grzębka, ale ma tylko oczko przewagi nad Mariuszem Centnerem. Siódmy turniej otwartych mistrzostw Wrocławia mają za sobą szachiści. To grupa szachów szybkich. Wygrał Rafał Guzewicz przed Januszem Łopusiewiczem i Wiesławem Janochą. Rywalizacja o miano najlepszego zawodnika powinna dostarczać emocji do samego końca w klasyfikacji generalnej, bowiem Łopusiewicz ma 35 punktów, tyle samo co współlider Janocha. Na trzecim miejscu sklasyfikowany jest Guzewicz. On najprawdopodobniej na tej pozycji zakończy sezon. Było o tenisie stołowym i szachach szybkich, teraz zaglądamy na parkiety siatkarskie. W pierwszej lidze kobiet ostatnio trzy mecze. Najbardziej zaciętym spotkaniem było starcie na Zguli z MDK Fabryczna. Te pierwsze wygrały 2-1. W pozostałych meczach Relaks Oleśnica wygrało z Limonkami 2-0, a drukarki w takich samych rozmiarach pokonały FTRZ. Grała nie tylko najwyższa klasa rozgrywkowa. W drugiej lidze pań w ostatnim spotkaniu 5 meczów. Pewnie wygrywały Dzikie Wrony Prezesa, Challenger, AZS, AWF i Atomówki. W innym starciu taka sytuacja wygrała z Volley Queens 2-1. W drugiej lidze mężczyzn natomiast sporo grania. Pod koniec września kolejne zwycięstwa na swoje konto zapisały Quest do Kupa, LTS Wrocław Korki, Przyjezdni, Łącznościowiec i Średzianin. Kolejne tygodnie w ramach OMW to m.in. starcia siatkarskie. Najbliższe mecze już w weekend 18-19 października. Emocje w pierwszej i drugiej lidze kobiet oraz w drugiej lidze mężczyzn. 12 października w ramach mistrzostw odbędzie się rowerowa jazda na orientację. Będą to ostatnie zawody cyklu. Wszystko zostanie rozegrane w Wojnowicach koło Mrozowa. Impreza w kilkunastu kategoriach. Mistrzem Wrocławia zostanie osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów w swojej grupie. Do punktacji końcowej będą brane pod uwagę dwa najlepsze starty. 18 października odbędzie się ostatni z cyklu 5 biegów długich rozgrywanych w ramach 22 otwartych mistrzostw Wrocławia. Start i meta usytuowane są w Parku Zachodnim, a zaplecze stanowić będą obiekty wrocławskiego centrum treningowego Spartan przy ulicy Wejherowskiej 34. Uczestnicy mają do pokonania dystans 6 km. Zapisywać można się jedynie drogą elektroniczną na stronie datasport.pl. Tego samego dnia, czyli 18 października, zaplanowano również turniej badmintona. Będzie to szósty turniej cyklu. Zawody w sali przy Vitellona. Mistrzem zostanie ten, kto uzbiera najwięcej punktów spośród 8 turniejów. Wyjazd do Chorwacji nie jest czymś nowym dla ekipy z Wrocławia. Od lat Lamot i jego karatecy odwiedzają ten kraj, by wziąć udział w jednych z większych zawodów rozgrywanych na Bałkanach. Jedziemy do Chorwacji na coroczny memoriał Bośniaka, Branka Bośniaka, bohatera narodowego Chorwacji. Jedziemy czteroosobowym składem, dwóch mężczyzn, Igor Lamot i Jacek Dąbrowski. I tradycyjnie dwie nasze najlepsze zawodniczki, Agata Kaliciak i Ania Brzecińska-Bojda. Jedziemy oczywiście tam po sukces, znamy listy startowe, przyjeżdżają najlepsi zawodnicy z całej Europy. Mam nadzieję, że na tym tle nasi fighterzy wypadną bardzo dobrze, liczymy na oczywiście na pierwsze miejsca. Wrocławianie zdają sobie sprawę, że o sukces będzie trudno. Zawody będą jak co roku bardzo mocno obsadzone. To jest jeden z najlepszych, najbardziej prestiżowych turniejów w Europie. To już jest 19 turniej, także jest budowany od wielu, wielu lat.
Przyjeżdżają najlepsi zawodnicy. Można powiedzieć, że na przykład w wadze ciężkiej kobiet są same medalistki Mistrzostw Europy. Jest to taki nieoficjalny rewanż na Mistrzostwa Europy. Wszystkie najlepsze dziewczyny są i będą walczyć. Myślę, że Agata Kaliciak i Ania Brzezicka potwierdzą swój dobry kunszt i dobrą formę na tym tle. U Igora też sami topowi zawodnicy w tej samej wadze. Jacek Dąbrowski startuje, ale on jest takim zawodnikiem mniej utytułowanym i dopiero się uczy tych startów międzynarodowych, ale także liczę na jego dobry start. Trener i zarazem właściciel klubu Kyokushin Karate Wrocław Jacek Lamot ma ostatnio wyjątkowe powody do radości, jest bowiem dumny z formy i postawy swojego syna. Igor jako jedyny, bo inni zawodnicy też mieli propozycję startowania na Mistrzostwach Europy Open, ze względu na kontuzję Lemieszki z Ełku, dostał powołanie i no, moim zdaniem bardzo sportowo i bohatersko się tutaj zachował. Powiedział jedno słowo: OS, startuje na Mistrzostwach Europy Open. Wiem z innych źródeł, że inni zawodnicy, w związku z tym, że to jest bardzo prestiżowa i trudna konkurencja, odmówili startu. Igor podjął wyzwanie, podjął rękawice. Mam nadzieję, że będzie startował tam z sukcesem, ale bez zbytniej presji, bo waży 75 kg. Lamot rozwija swój klub, stąd otwarcie drugiej filii, która zajmuje się treningami m.in. brazylijskiego jiu-jitsu. Przed tymi fighterami pierwszy sprawdzian. Ja nagle stałem się jakby reprezentantem czy dowódcą dwóch klubów sportowych. Klubu Karate Kyokushin z ulicy Kościuszki i tego klubu walki z ulicy Czarnieckiego. Tam wiodącymi sekcjami jest Karate Kyokushin, ale także brazylijski jiu-jitsu. Już w tej chwili pięciu chłopaków, którzy trenują niewiele, bo około roku, postanowiło wystartować na pierwszym swoim turnieju. Takim turniej będzie 18 października w Bielawie. Jest to turniej ogólnopolski. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymamy mocne kciuki. Są bardzo mocno, fajnie trenowani przez naszych instruktorów. Myślę, że jeżeli nie teraz, to na pewno w najbliższej przyszłości będziemy mieli pociechę z tych chłopaków, bo naprawdę mocno trenują. Chodzę na te treningi, widzę, jak ciężko pracują, a praca plus troszeczkę talentu, to jest sukces. Szczegóły działalności obu klubów na www.karatewroc.pl. Zmiany będą na pewno. Mimo że 32. Wrocław Maraton był bardzo udany, kolejna edycja będzie nieco inna. Podobnie z wrocławskim półmaratonem. Będziemy na pewno chcieli skorygować lekko trasę, ażeby trasa była szybsza i bardziej sprzyjała zrobieniu dobrych wyników. Jeżeli chodzi o półmaraton i maraton, będziemy starali się wyeliminować praktycznie całkowicie kostkę, czyli bruk, który bierze i spowalnia, szczególnie wtedy, kiedy już organizm biegacza jest zmęczony. Dodatkowo staramy się zrobić trasę typowo płaską. Mamy kilka na trasie i półmaratonu i maratonu podbiegów, więc będziemy musieli z nich zrezygnować. Myślimy, że to spowoduje, że te kilkanaście sekund, które w tym roku zabrakło, w następnym roku uda nam się odrobić. Wyzwań przed organizacją przyszłorocznych najważniejszych biegów we Wrocławiu jest sporo. Chcemy marketingowo podnieść poziom naszego spotkania z biegaczami, a więc półmaraton i maraton. Chcemy pozyskać, jesteśmy na dobrej drodze, żebyśmy mieli partnera technicznego. Obecnie każdy liczący się maraton, każda impreza biegowa ma takiego z jednej strony sponsora, a z drugiej strony partnera, który pomoże w tej sferze technicznej, jeżeli chodzi w tym wypadku o ubiór, o obuwie, a bardzo ważne zresztą dla biegacza, mógł nam pomóc. Dodatkowo staramy się całą otoczkę marketingową. Będziemy starali się promować nasz nowy symbol, czyli Wrocław Marathon Team, ażebyśmy byli rozpoznawalni na całym świecie.
jeździmy, dużo jeździmy po maratonach w Europie i po Polsce, starając się przede wszystkim promować nasze imprezy i podpatrywać ciekawe inicjatywy z innych. Nie tylko jednak Wrocław zapożycza pomysły od innych. Także od nas podpatrują. Między innymi internetowa relacja online, która stała się hitem, jeżeli chodzi o polskie biegi, tak naprawdę jest na tyle popularna, że w następnym roku czołowe maratony z Polski już zaczynają tą formę przekazu wykorzystywać. Młodzieżowe Centrum Sportu chce także zarażać bieganiem amatorów. Z racji tego, że widujemy pewien trend w bieganiu we Wrocławiu, że nie rośnie liczba maratończyków, a rośnie liczba ogólnie ludzi biegających. Nie każdy chce od razu być maratończykiem i my to widzimy i staramy się pomóc tym wszystkim biegaczom, ażeby pokazać im, jak biegać, ażeby w konsekwencji w przyszłości mogli w naszym Wrocław Maraton przebiec. Na początku staramy się im pokazać te dobre praktyki. Do tej pory mieliśmy głównie zajęcia tutaj, na Stadionie Olimpijskim. Poszerzyliśmy w tym roku o stadion miejski, ale widząc duże zainteresowanie, szczególnie na południu Wrocławia, więc w Parku Południowym, w Parku Skowronim, chcemy także w tamtych lokalizacji otworzyć następny punkt, w którym będą mogli zawodnicy zebrać się z naszym trenerem, potrenować, ewentualnie później na ścieżkach biegowych, które w tamtym rejonie w tym roku chcemy otwierać kilka, ażeby mogli po prostu biegać i swoją formę szlifować na początku na 5-10 km, a może w konsekwencji cały maraton. W przyszłym roku oprócz półmaratonu i maratonu czekają wrocławian m.in. biegi na 30 i 10 km.